Był sobie pewien człowiek. Miał rodzinę, skromny, ale bardzo ładny dom, samochód, pracę, własne przedsiębiorstwo, miał się w co ubrać, miał co jeść. Jego firma zaczęła mu z czasem przynosić coraz większe dochody. Po kilku latach zdał sobie sprawę z tego, że wreszcie stać go na większy, ładniejszy dom w lepszej okolicy, że stać go nawet nie na jedno, ale dwa lepsze samochody niż ten, który miał do tej pory, że stać go na bardziej egzotyczne wakacje, na wymianę całej garderoby i na stołowanie się w najlepszych restauracjach. Ale ten człowiek był bardzo mądry i wiedział, że nie warto kupować więcej lepszych rzeczy, bo tak de facto taki wyścig i kupowanie tych lepszych rzeczy może nie mieć końca, może go pochłonąć w zupełności. I wtedy przestanie się cieszyć tym, co ma, ale cały czas będzie chciał więcej. Więc postanowił sobie, że w swoim życiu pozostanie na tym poziomie materialnym, na którym żył do tej pory. I wielu ludzi mogłoby takiego człowieka uznać rzeczywiście za mądrego i za taki dobry przykład do naśladowania. Ale trzeba zadać jedno istotne pytanie. Co ten człowiek robił z pieniędzmi, które zarobił? Czy się ich pozbył, rozdał na przykład potrzebującym, czy cały czas trzymał je na swoim koncie w banku? To zmienia postać rzeczy, dlatego że jeśli miał pod ręką cały czas tą wielką fortunę, to nawet jeśli by ten jego skromny domek spalił się, mógł od razu wybudować drugi. Jeśli by rozbił albo zepsuł się ten jego skromny samochodzik, zaraz mógł kupić kolejny, nawet taki sam. Po prostu miał pewien bufor bezpieczeństwa, do którego mógł się odnieść. Mam jednak wrażenie, że to podejście do pieniędzy, chociaż rzeczywiście godne podziwu, nie jest tym, o które chodziło Jezusowi. W Ewangelii Marka jest zapisana historia, w której bardzo bogaty człowiek przychodzi do Jezusa i pyta, co ma zrobić, żeby zostać zbawionym. Jezus mu odpowiada, przestrzegaj konkretnych przykazań i tu je wszystkie wymienia. Ten człowiek stwierdza, no dobrze, ale tych przykazań przestrzegałem od moich najmłodszych lat. I wtedy Jezus mu mówi, to idź jeszcze, sprzedaj to, co masz, a wiem, że masz tego sporo, i rozdaj to ludziom biednym. I ten człowiek odchodzi smutny. Nie jest w stanie skorzystać z oferty zbawienia, dlatego że nie jest w stanie spełnić tego warunku, który postawił mu Jezus. Nie jest w stanie sprzedać tego, co ma, i rozdać biednym. Ale zadajmy inne pytanie. Kto z nas byłby w stanie spełnić ten warunek Jezusa? Kto z nas byłby w stanie sprzedać nasze mieszkanie, samochód, komputer, telefon, ubrania, cokolwiek i rozdać ubogim, biednym ludziom? Może nie jest to z mojej strony najlepsza odpowiedź, jakiej powinienem jako duchowny udzielić, ale muszę uczciwie stwierdzić, że ja nie byłbym w stanie tego zrobić. Miałbym ogromne problemy, żeby chociaż spróbować, bo od razu włączyłaby się jakaś moja ludzka odpowiedzialność, pytanie o to, co z dziećmi, co z rodziną, jak to będzie teraz wyglądało. Za to miałbym ogromną ochotę spróbować złagodzić ten warunek Jezusa i powiedzieć, to nie do końca o to chodzi, Jezus nie jest taki radykalny, Jezus chciał powiedzieć coś zupełnie innego. A co jeśli nie chciał powiedzieć czegoś zupełnie innego? Jeśli chciał po prostu powiedzieć to, co powiedział. Kazanie na górze w Ewangelii Mateusza pokazuje, że tak de facto Jezus radykalizuje wiele przepisów Starego Testamentu. On wymaga, on stawia warunki. I teraz pytanie, co ja mogę wobec takich warunków zrobić? Nie jestem ich w stanie spełnić. I może właśnie o to chodzi, żebym dowiedział się i przyznał do tego, że nie jestem w stanie sprostać Bożym wymaganiom. Młodzieniec, bogaty młodzieniec odszedł, smutny. Ale ja mogę zostać przy Jezusie i mogę mu powiedzieć, Panie Boże, nie jestem w stanie zrobić tego, o co mnie prosisz. Jezus mógłby odpowiedzieć w takiej sytuacji, wiem, że nie jesteś w stanie. I cieszę się, że teraz Ty też to wiesz, bo wreszcie ja mogę zrobić to za Ciebie. Trochę żałuję, że w tej historii do Jezusa przyszedł bogaty młodzieniec, a nie na przykład taki średnio zamożny, albo nawet biedny człowiek.
bo to by nam uświadomiło, że w tym przypadku nie chodzi o ilość pieniędzy, ale o to, jak mocno się tej ilości trzymamy. Bo nie można pójść z Jezusem do nieba, trzymając się tego, czego nie można do tego nieba wnieść.